Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Przekonamy się, co przyniesie dzisiejsza odsłona rozgrywek rumuńskiej Superligi. Universitatea Cluj stanie naprzeciw Hermannstadt. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Tak prezentuje się pierwsza jedenastka Universitatea Cluj. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Tak będzie wyglądać wyjściowy skład Hermannstadt. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Thank you. Enjoy the game. No to zaczęło się. Sędzia widzi ten faul, ale puszcza grę. Udane wejście, akcja przerwana. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Można to było lepiej rozwiązać. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Czaruje. Co z tego będzie? Ewidentny spalony. Szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej. Tu trzeba było wykazać się i refleksem, i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. Zbyt czytelnie chyba. W każdym razie traci. Uwaga! Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Nie daje się teraz zatrzymać. Szansa! Czy przełamie impas? Co za interwencja! Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki.
Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Z Rożnego w okolice jedenastki. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Będzie groźnie. Prostopadłe podanie. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Za to wejście, będzie rzut wolny. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Złe było to podanie. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Da radę tutaj strzelić? Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0-0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Tomku, oby się coś tu zmieniło, bo nie dość, że sytuacji mamy jak na lekarstwo, to gdy już w końcu któraś z drużyn odda strzał, to nawet nie w światło bramki. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia. I strzał na bramkę. A jednak blokuje to. Wspaniale.
No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Wciąż nie ma bramek, a do końca pozostało 5 minut. A tak w końcówce. Ciekawe, jak to rozegrają. To może być ta jedna zwycięska akcja. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Będzie groźnie, prostopadłe podanie, ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia.